jasność Twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą braćmi, tam, gdzie Twój przemówi głos. Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, podczas którego zostanie wręczony dyplom doktora honoris causa naszej uczelni profesorowi Jean-Marie Lenowi. Do wspaniałego, szlachetnego grona doktorów honoris causa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przyjmujemy dziś wybitnego uczonego o światowej renomie, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, wykładowcę prestiżowego Collège de France, w którym w XIX wieku wykładali najwięksi intelektualiści Europy, wśród nich patron naszej uczelni Adam Mickiewicz. Są takie chwile w życiu dziekana, kiedy może dziękować opatrzności, że go w tym czasie na tym stanowisku umieściła. Dzisiaj dla mnie jest właśnie taka chwila. Mogę brać udział, jako dziekan Wydziału Chemii, w uroczystości, w czasie której mój uniwersytet nadaje najwyższą godność akademicką, honorowy doktorat, jednemu z moich naukowych bohaterów. Rola promotora szacownego gościa, pana profesora Jean-Marie Lena, w procedurze nadania mu godności doktora honoris causa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest dla mnie wielkim wyróżnieniem i ogromnym zaszczytem. Pan profesor Jean-Marie Len urodził się w Rosheim, małym notowanym już w dokumentach średniowiecznych miasteczku we Francji, w Alzacji, w rodzinie piekarza, a zarazem miejscowego organisty. Quod felix faustum, fortuna tumque sit, summis auspiciis serenissima. Before I start my lecture I have written, I would like to make a few remarks. What you heard just earlier was a very peaceful song, which is what we need very much these days. When I entered the room, there was the...